Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować takie jajka na śniadanko. Ja właśnie je dopiero wyciągnęłam z piekarnika. Tak się prezentują. Możemy sobie tutaj teraz, tak jak ja tutaj zrobiłam, trochę pietruszki czy szczypiorku, dodać to, co składniki, które lubimy. Ja odrobinę sobie popieprzę i z takimi pomidorkami i z tostem super śniadanie. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania, a oto przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to ja będę robiła z dwóch jajek, około 10 deko, w zależności jak to lubi, startego drobno sera, 3 plasterki szynki i trochę zielonej pietruszki. A więc zaczynajmy. Na początku oddzielę sobie żółtka od białek. Do żółtek dodaję odrobinę szczyptę soli. Szynkę będę kroiła w takie drobną kosteczkę. I tak samo pokroję pietruszkę. Zamiast pietruszki możemy użyć również szczypiorku. A teraz wystarczy białka ubić na sztywną pianę. Białka ubite. Do białek dodaję naszą szyneczkę i pietruszkę. I starty żółty ser. Następnie wystarczy to wymieszać. Potrzebne będzie nam również naczynie żaroodporne lub jakaś blaszka, którą proponuję posmarować na spodzie masłem. Następnie z naszego białka robimy taki okrąg. Piekarnik nagrzewam już 180 stopni. Robimy takie wgłębienie, żeby tu włożyć nasze żółtko. I tak przygotowane jajka wkładamy do piekarnika. Tak jak wspomniałam wcześniej, o temperaturze 180 stopni. Ja je włożę na 10 minut, ale w zależności jakie Wy lubicie jajka, czy bardziej na miękko żółtko, czy bardziej na twarde, musicie sami wypróbować przepis i sprawdzić, które najbardziej Wam odpowiada.
Ja już je wkładam do piekarnika. Słuchajcie, ja już wyciągnęłam moje jajka z piekarnika, więc pyszne śniadanie gotowe. Możemy posypać sobie pietruszką czy szczypiorkiem, to co lubimy. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Pamiętajmy, aby białka dobrze były ubite, bo jeśli nie będą dobrze ubite, to nam wszystko padnie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.